Witamy Państwa w firmie EnergyGaz Polska. Dziś poruszymy temat montażu instalacji gazowych do nowych miejskich aut z niewielkimi silnikami. Posłużymy się tutaj przykładem ciekawego auta, jakim jest niewątpliwie Nissan Pulsar z 2014 roku. Pod maską Nissana pracuje niewielki silnik 1.2 wyposażony w turbo, który generuje całkiem przyzwoitą moc, gdyż jest to 115 koni mechanicznych. Zawsze w tym przypadku pojawia się pytanie, czy warto montować instalację LPG do tego typu auta? Oczywiście, że warto. Dlaczego? Jest kilka istotnych powodów. Po pierwsze, małe, kompaktowe auta są często użytkowane w mieście. W dzisiejszych czasach ruch miejski jest na tyle duży, że więcej stoimy w korku niż jeździmy. Dlatego spalanie auta w ruchu miejskim, przykładowo warszawskim, jest często dużo wyższe niż te deklarowane przez producentów. Znane są tutaj przypadki, że auto miejskie pali 10 i więcej litrów właśnie przez korki. I tutaj idealnym rozwiązaniem jest instalacja gazowa. Zakładając, że LPG jest ponad połowę tańsze od benzyny, dzięki instalacji gazowej eksploatacja miejskiego auta będzie o połowę tańsza. Czyli tak jakby auto paliło 4-5 litrów benzyny w korku. To już zdecydowanie przyjemny wynik. Kolejną zaletą posiadania LPG w aucie miejskim jest drugie źródło zasilania. Jeżeli utkniemy w ogromnym korku, przykładowo kilkugodzinny korek na obwodnicę, zawsze mamy dwa źródła zasilania. Jeżeli skończy nam się LPG, zawsze do najbliższej stacji możemy dojechać na benzynie. A tego rodzaju sytuacje zdarzają się obecnie coraz częściej. Dodatkowo dzięki LPG nasze auto jest dużo bardziej ekologiczne. W przypadku miejskiej jazdy ma to szczególne znaczenie, ponieważ częste ruszanie, przyspieszanie i hamowanie zwiększają spalanie, a co za tym idzie, także emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Instalacja LPG skutecznie redukuje emisję szkodliwych substancji. Często pojawia się pytanie, czy warto montować LPG do bezpośredniego wtrysku. Tutaj również musimy powiedzieć, że oczywiście, że tak. Instalacje są obecnie sprawdzone i dopracowane do tego stopnia, że doskonale współpracują z większością silników. A niewielkie ilości dotryskiwanej benzyny, które gwarantuje poprawne działanie fabrycznych wtryskiwaczy benzynowych, nie wpływają na ostateczne oszczędności i ekonomię jazdy. Co więcej, silniki wyposażone w bezpośredni wtrysk paliwa i tak palą zdecydowanie mniej, nawet w mieście, niż ich odpowiedniki o podobnej mocy oparte o technologię wtrysku pośredniego. Z tego względu LPG jest tak samo lub bardziej opłacalny w tych autach, ponieważ niskie spalanie benzyny przekłada się też na niższe spalanie LPG. Dlatego serdecznie zapraszamy na montaż instalacji gazowej do EnergyGaz Polska. Każde auto, czy to z wtryskiem pośrednim, czy bezpośrednim, bo LPG po prostu się opłaca. Dziękujemy.